Słuchajcie, postaram się przekazać te swoje pierwsze wrażenia w telegraficznym skrócie. Tutaj dmucha i pogoda się bardzo zmienia, jest też zimno, dlatego nie będzie to kawka. W każdym razie, jak wygląda ten mały bąk? Czy on jest wart tej kasy? Jak się sprawuje na tle innych dronów typu Mavic Air czy też Mavic 2 Pro? No mogę powiedzieć tyle. Jesteśmy świadkami na pewno technologicznej przemiany dalszej, bo mały dron już ma długi czas lotu, ma świetną transmisję, jest cichy do tego. To są mega trzy cechy, które dla mnie na wielki plus. Oczywiście 4K w 60 i te fotki 48 megapikseli, budowana pamięć, bardzo fajny, sophisticated dron, który ma mijanie przeszkód, niby jest lepszy już APAS, czy lepszy jest Active Track, lepsze jest to śledzenie, czy Spotlight, czy POI. Ale mogę tak powiedzieć, że jest i fajnie, i też nie ma szału z drugiej strony. Jak popatrzymy na to, że to kosztuje to cudo 5000, jest tutaj kilka takich rzeczy, które warto powiedzieć o tym. Ja latałem mniej więcej w tej chwili 6 razy, jest niedziela rano, kupiłem go w piątek i właściwie latałem i w normalnym świetle, na przykład o świcie o 4:30 najwcześniej, wczoraj rano. Latałem też po zmroku w piątek, jak go przywiozłem, robiłem trochę ujęć i trochę zdjęć, ujęć filmowych i zdjęć, robiłem też hyperlapsy. Parę rzeczy wychodzi fajnych i tak jak foty wyglądają nieźle w dobrym świetle, tak jak wideo wygląda całkiem nieźle w dobrym świetle, tak rozczarowuję mocno wideo już po zmroku, bo ziarno, szumy są mega i to jest nie do wyciągnięcia, także tutaj to nie ma się co czarować, to nie jest sensor z Mavica 2 Pro chociażby. Chociaż Mavic też nie jest może jakimś wielkim tuzem, bo tam jest sensor jednocalowy, tutaj mamy półcalowy sensor. Kilka funkcjonalności jest całkiem miłych i niezłych, aczkolwiek ta aplikacja DJI Fly, ja o niej powiem jeszcze szerzej, bo też ma swoje wady i zalety, między innymi nie łączy się na przykład ten dron z goglami, nie mamy możliwości nastawienia tam stylu swojego, czyli ostrości, nasycenia kolorów, czy kontrastu, to jest to wyciągnięcie pojedynczych fotek, ja tego nie widzę na dzisiaj, jeżeli chodzi o hyperlapsy, tak żeby samemu zmontować je, przynajmniej to, co zaznałem do tej pory, to czego doświadczyłem do tej pory, także to może faktycznie się zmienić na przykład z aktualizacją lub jest coś zaszyte jeszcze w apce, to wam powiem o tym szerzej, jak będę robił przegląd apki. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jest nieźle, ale to na pewno nie jest dron za 5000. Jego realna wartość to jest około 3500 w wersji combo i trójki w wersji podstawowej. Daleko mu do Mavica 2 Pro, jedynie jest masa go tutaj wyróżnia. Natomiast ten sensor, wykonanie materiałów jest w porządku, ten sensor półcalowy to jest sensor smartfonowy z lepszych smartfonów. 48 megapikseli, wygląda to nieźle. Aczkolwiek szumi jak jasna cholera, to co mówiłem. Co do praktyczności, wykorzystanie tego drona jest bardzo praktyczne. Tak jak mówiłem też, że jest fajnie się sprawuje w powietrzu, bo dobrze lata, naprawdę mega dobrze lata. I tutaj się nie ma co czarować, bo lata mega, szczególnie na przykład w tych trybach, bo jest i tripod, i jest tryb normalny, jest też tutaj sport. I w każdym tym trybie lata bardzo dobrze. Przy hyperlapsach też jest stabilne i wygląda to naprawdę nieźle. W komplecie dostałem tutaj jeszcze filtry. Co prawda ja nie wiem, dlaczego takie są gradacje, takie moce tych filtrów jak 256, no ale okej, umówmy się, to też nie są filtry profesjonalne, bo profesjonalne filtry produkuje firma Polar Pro. Co do pilota, tutaj mam chyba więcej zastrzeżeń, dlatego że ten pilot, ja nie wiem do czego on się nadaje. Praktycznie nadaje się do tego, żeby wyjść z nim przed auto, polatać sobie i schować go do walizki. On nie nadaje się na wycieczki, bo jest bardzo ciężki i nie jest taki praktyczny, jest duży faktycznie, jest, że tak powiem, gramotny. Czyli nie można go schować na przykład do plecaka, czy ciężko jest go upchać do plecaka, kiedy idziemy na przykład na sesję biegania w górach. Więc to jest dla mnie słabe. Mogli zrobić to nieco lepiej, czyli zastosować na przykład dodatkowy moduł, tak jak grip w lustrzankach, dodatkowy moduł baterii, tak jak grip, albo składany ten właśnie kontroler, to byłoby fajne. W przypadku jazdy na rowerze, no sami widzicie, to jest dwukrotność telefonu, jeżeli chodzi o gabaryty, więc słabo się jeździ szybciej z telefonem. Daleko mu jeszcze do Skydio i do Beacona. Daleko mu pod kątem właśnie tego, że nie ma Beacona. Nie ma też tego śledzenia na takim poziomie jak Skydio. Oczywiście ogarnia takie proste manewry pomiędzy drzewkami, ale na przykład nie ogarnia
założenia, czy nie trzyma danego kierunku. Jeżeli go ustawimy z przodu, na początku się trzyma, później nas znowu gubi. W wielu przypadkach zgubił nas, tak jak próbowałem z dziećmi w trybie sportowym, jest z tym słabo. Funkcjonalność tych trybów inteligentnych jest dużo słabsza niż w DJI Go, więc co do apki, tak jak mówiłem, jeszcze powiem to przy okazji, dlatego że nie mamy tutaj typowego widoku inteligentnych trybów lotu, to jest takie, można powiedzieć, szybkie, to jest takie na kolanie zrobione. Nie ma tutaj mowy o porządnej precyzji. Co do ustawień, też jest dużo słabiej. Nie widzę tutaj ustawień w ogóle czułości gimbala, nie widzę tutaj ustawień czułości drążków, może jeszcze coś przegapiłem. Po dwóch dniach też nie wszystko zauważyłem. Ale ma swoje zalety, ma swoje wady. Nie jest to dron idealny, jest natomiast najlepszym małym dronem poniżej 600 gramów. I co dla nas jest cenne, że w Polsce mamy nadal te stare przepisy, które mówią o tym, że można w mieście polatać mniejszym dronem poniżej 600 gramów. Jakby były jakieś pytania, słuchajcie, ja na bieżąco na kawkach będę odpowiadał na nie. Zrobię też kilka porównań z Maviciem Air na przykład. Zrobię też, bo tutaj mam trzy drony, mam Mini, Air i właśnie tego. Zrobię też przegląd aplikacji, na bieżąco będziemy rozmawiali. Udostępnię też Wam próbki z tego drona. Czy warto go kupić? Warto go kupić, ale nie za tą kasę. Warto takiego drona kupić za 3-3,5 tysiąca. To jest wszystko jego prawdziwa wartość. Szkoda, że DJI, czego im życzę z całego serca, żeby mieli bardzo mocną i dobrą konkurencję, taką jak Otel czy Skydio, żeby te firmy się mocno bardzo wzmocniły, bo praktyki monopolistyczne na polskim rynku to jest po prostu lekka przesada i to, że mamy najdroższą cenę na pewno w Europie, jeżeli nie na świecie, relatywnie w stosunku do wartości walut do siebie, to właśnie dron, ten Mavic Air 2 w Polsce kosztuje najwięcej. Łatwo się robi recenzję, jeżeli ktoś dostał tego drona za darmo. Ja zapłaciłem za niego każdą złotówkę i też przy okazji chciałem podziękować widzom za wsparcie na superczacie podczas live'ów, ale także poprzez PayPal. Oczywiście poprzez Patronite też i zakup moich produkcji online'owych w postaci warsztatów. Bardzo serdecznie za to Wam dziękuję. Na dzisiaj chyba tyle. Jeżeli będę miał coś więcej, to Wam przekażę. Napiszcie też, jakie są Wasze pytania, dylematy czy wątpliwości co do tego drona i wszystko Wam przekażę właśnie podczas live'ów, na które Was zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jedziemy dalej z koksem, nie poddajemy się. Już niedługo, mam nadzieję, będzie Mavic 3 i nim się też zajmiemy. Cześć, do zobaczenia. Na imię Daniel. Marcin jest tam, schował się. Schowałem się, bo sprzątam. Mamy tutaj już tego Mavica R2. On jest mały faktycznie, nie? No. Kontroler się ładuje. Ale dziwny ten kontroler, trochę taki smart kontrolerowaty. I to jest torba w zestawie. No. No jaka ta torba, Marcin? Taka sparkowaka ty. Taka sobie, no. Nie ma może szału wielkiego. Co jest jeszcze w zestawie? Pochwal się. Dostałeś jeszcze coś? Broszurę i smycz. Smycz to dostałem, bo nie mieli gdzie dać. Okej. Okay. I co, cię skasowali za smycz? No tak, 2 złote. Bo 2 złote? No nie. Wydał 5000 złotych i mu dali smycz. Kuźwa, jeszcze za to wzięli pieniądze. Bateria trzyma chyba 4,5 godziny chyba w nim. Mocna jest, można tak sobie telefon też podładować. Tak, tak, i tyle tak. To mi się w tym podoba. Mhm. Ale jest mały, jest fajny ten jest dron. Jest fajny, podoba, tak. Mi się. Chyba dobra, dwójka. Jest coś takiego. To jest adapter. To jest adapter do ładowania. Tak. I on sprawia, że to się staje z powerbankiem. To jest dobre. Też. To jest z powerbankiem? Tak, tak, tak. To się łączy i bateria staje się powerbankiem. Bateria. Ale trzeba się nauczyć. Słuchajcie, to jest najdroższy dron Mavic 2 R2 w Europie. Nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie jest zwykle drogo.
Słuchajcie, Daniel też się waha, który sobie kupić. Możemy iść tędy, chłopaki, na zewnątrz. Bo jeden, który ma model, to jest Mavic 2 Pro? Tak. Tak? Pobierze tak. Pod uwagę? Jest szczególnie teraz 14% rabatu do tak. 21. A R2, dlaczego tak, a dlaczego nie? Tylko czujniki jedynie, że brakuje ich od góry i z boku. Tylko aha. To jest, ale kamerką, tak, tak, ale kamerką niby troszeczkę Mavic 2. Tak, przeważa. Tak. No dobra. Marcin, a ty jak? Zdecydowałeś się na R2 jednak? No jednak R2. No, tak, dla mnie to już tryb śledzenia w tym jest na pewno dużo lepszy niż... No dobra, a co zrobisz ze Sparkiem? Sparka pewnie sprzedam za jakiś czas. No dobrze, trzeba sprzedawać w takim razie. Będzie w klitach. Zdobacz następne. Jasna cholera, co ja z nimi mam? Po prostu cyrk jest dzisiaj. Słuchajcie, mam tego Mavica. Zdecydowałem się jednak na wersję combo. Dlatego, że jedną baterię ewentualnie można odsprzedać, a zostaje ta torba. Śmigła i filtry przede wszystkim. Nie ma filtrów na razie dostępnych. No tak, napisałem za 2 tygodnie do Freewella i napisałem do Polar Pro. Może mi któraś firma przyśle. Wiecie co? Mavic 2, to co powiedziałem chłopakom, on będzie za 2 lata wyglądał 2 Pro tak jak teraz Mavic Air. Z taką funkcjonalnością, z taką matrycą, czy z taką właściwością kamery. Już jesteśmy świadkami tej miniaturyzacji. Na ty jesteś zadowolony z zakupu? Ja jestem zadowolony. Super. Podajcie, oglądajcie na Skynet Service. Świetnie. A powiedz jeszcze, czy wahałeś się pomiędzy wersją Basic a Combo, czy od razu myślałeś? Nie, jak już. Ja już miałem odkładane, także więc miałem gotowe. Spoko. Tylko się wahałem między Skydio a innymi, a że wyszedł ten dron to... Daniela, a na dzisiaj na co jesteś zdecydowany? Myślałem i na tym. Do 21 się zastanowię i dam... Tak, zobaczymy jak one będą się spróbowały. Tak jest, bo nie zapowiada się, że nie jest zły. Słuchajcie, mnie się tutaj bardzo fajnie z chłopakami porozmawiało, dużo się dowiedziałem też ciekawych rzeczy. Teraz tylko czekać na testy. No zobaczymy jak to będzie, na razie pogoda nas nie rozpieszcza, nie?